Dziś wysłuchałam najnowszej audycji pana Marka Kotońskiego, prozotwórcy, bo słowo pisarz nie przejdzie mi przez usta. To, że taka audycja się pojawi, było więcej niż pewne, gdyż ten tydzień obfituje w sprawy sądowe tego pana, a na horyzoncie już widnieje sprawa z youtuberem Awięcem, a w dodatku aż piszczy. O tym niedługo. I ta właśnie audycja pełna biadolenia i po prostu kłamstw. O tym też wkrótce popchnęła mnie do przygotowania tego materiału. Jak się okazuje, pan prozotwórca nie jest jedyny, którego tak niszczą hejkery. Ta chwila ciszy wynika z tego, że teraz przejdziemy do poważniejszego tematu niż fantasmagoria pana Kotońskiego. Ponieważ większość z was jest ludźmi, którzy nie znoszą kłamstw, kręcenia i robienia krzywdy innym, a także udawania poszkodowanego, zwracam się do was z apelem. Tydzień temu trafiłam na kanał Enma Official, japoński, mieszkający w tym kraju trzęsącej się ziemi. Otóż ta dzielna kobieta ninja, tak, dowiedziałam się, że są kobiety ninja, od dłuższego czasu zajmowała się wyjaśnianiem kanału okiem kosmetologa. Robiła to, bo człowiek ten okazał się bardzo szkodliwy dla zdrowia wielu, wielu osób. I choć ona i osoby przez pana Kacpra L. poszkodowane, zwracały się do wielu znanych youtuberów oraz na przykład aktywistek jak pani Staśko, nikt im nie pomógł. Zwracały się też do YouTube'a. Myślę teraz, że wiele osób rzuci się na ten temat, na przykład taki komentator jak Wardęga, który wcześniej olał temat, bo sprawa już zaczyna puchnąć w necie. Dlaczego? Bo pan youtuber z kanału Okiem Kosmetologa właśnie sobie odpoczywa. W więzieniu. Zapytacie w takim razie, w czym problem? Ano w tym, że jego kanał dalej działa, bo jego współpracownicy wciąż wrzucają stare filmy przez opcję premiera. YouTube'owi należy dać do zrozumienia, że to ktoś tak szkodliwy jak na przykład kamerzysta. Poza tym YouTube według regulaminu usuwa kanały osób skazanych, a tu mijają dni i nic. Podam wam, kochani, linki do kanału Enmy, kanału w Krainie Składów, dzięki którym poznacie całą historię i linki do wyroku, do materiałów śledztw dziennikarskich i tym podobne. Oczywiście kobieta ninja pod live'em z 8 sierpnia podaje wszystkie linki. Ja wiem, że przy jej kanale to jestem jak ziarenko piasku, ale liczę, że metodą kropelkową możemy ukrócić szkodliwe działania. A uwierzcie mi, że Kacper L. to gruba sprawa. Jak nie macie czasu, to chociaż poczytajcie artykuł z wirtualnych mediów lub obejrzyjcie skrót live'a. Podaję w linkach sygnatury czasowe. W artykułach prasowych pisze się o tym panu YouTuber. Czy na pewno YouTube chce być kojarzony z kimś takim?